Witam wszystkich serdecznie, gości sympatyków na webinarze Skywatch Community w dniu 19 października 2023 roku. Tematem spotkania technologia, możliwości rozwoju inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska Team.pl. Macie tu Państwo do mnie kontakt telefoniczny, proszę sobie zapisać, bo to jest, proszę Państwa, ostatnie nasze spotkanie w tej odsłonie. Zapraszam w niedziela, piątek od 10 do 18. Takich kilka słów na nasze pożegnanie, drodzy Państwo. Witam, to nasze ostatnie spotkanie w tej formie webinarów. Proszę śledzić bieżące wiadomości teraz w swoich biurach osobistych. Proszę czynnie wspierać technologie strunowe i nowy projekt Utera i Biohumusu. Dziękuję Wam za Waszą obecność na webinarach osobiście i tysiące odsłon na YouTubie. Bardzo dziękuję, kłaniam się serdecznie. Zapraszam na nasze dzisiaj ostatnie spotkanie. Nie wiem, jak to będzie dalej. Taka przyszła informacja. Co firma postanowi, to się dopiero okaże. Natomiast ja jeszcze raz z całego serca dziękuję Państwu za Waszą obecność, za śledzenie i za wspieranie przede wszystkim naszej technologii transportu strunowego i teraz nowego projektu Utera związanego z biohumusem. Zaczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o technologii, o możliwości wspierania naszej technologii poprzez własną inwestycję. Jak również, drodzy Państwo, powiem kilka słów takich, co się dzieje na bieżąco. Oczywiście to są wszystko wiadomości, które są sprawdzone przez firmę, autoryzowane. I takimi proszę się tylko posługiwać, bo ten rosnący hejt nie przynosi nam nic dobrego. Także nasza firma Skyward Community to jest firma, która zajmuje się pozyskiwaniem środków na wspieranie technologii transportu strunowego, jak również teraz nowego projektu Utera dotyczącego biohumusu. Ja będę szybko dzisiaj przechodził. Ja się nazywam Janusz Tomczak, widzicie Państwo, 1990-2023 własna działalność gospodarcza, 2002-2007 studia marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast od roku 2016 jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast rok 2018-19 przeszedłem razem z 8 naszymi kolegami szkolenie, uzyskaliśmy tam tytuł ambasadora SWC. To było szkolenie organizowane przez naszą macierzystą firmę Skyward Community, naszą dyrekcję, właścicieli, jak również, drodzy Państwo, w tym szkoleniu brała udział nasza dyrektor regionalna. Oprócz nas, speakerów, ambasadorów, pani Natalia Fujta, która jest naszym dyrektorem regionalnym. I w tej chwili wyjdzie na to, że będziecie, proszę się w dużej mierze kontaktować z nią, no bo moja rola jako speakera się kończy. Natomiast ja nigdy nie odmówię nikomu pomocy, proszę do mnie dzwonić, ale już w tych sprawach takich trudniejszych. Macie tam też na jednym z moich webinarów informacje, że w biurach osobistych macie bezpośredni teraz kontakt do właścicieli firmy. Możemy się z nimi kontaktować poprzez stronę internetową, czat. Także serdecznie do tego zapraszam. Drodzy Państwo, kilka takich fotek, żeby Wam uzmysłowić, gdzie my jesteśmy, czym się zajmujemy. My zajmujemy się technologią transportu strunowego, wspieraniem jej i tutaj mamy takie dwa miejsca, gdzie nasza ta technologia jest testowana i certyfikowana. W Europie to jest Marina Horka, ona się mieści na terenie Białorusi, to jest około 70 km na południowy wschód. Miałem okazję tam być w roku 2017, 18 i 19, to były te lata przedpandemiczne. To miejsce naszego testowania tej naszej technologii było utworzone w roku 2016, natomiast ja zostałem inwestorem dopiero w połowie października, połowie listopada 2016 roku, więc jeszcze nie miałem pojęcia, że takie coś istnieje.
Ale tak, jak widzicie tutaj Państwo, miałem okazję nawet być w tym roku na specjalne zaproszenie, gdzie przywitała naszą delegację, przywitał nas sam twórca tej technologii, inżynier Anatolij Junicki. Później o tym powiem kilka słów. No cóż, wszystko za sprawą tego oto szanownego pana Anatolija Junickiego. On jest przede wszystkim naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 2000 prac naukowych, 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. Niedawno odbyła się konferencja na ten temat. Macie na te informacje związane z tym tematem w naszych biurach osobistych, w zakładce wiadomości. Jest też przede wszystkim projektantem transportów strunowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ z roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Anatolij Junicki, on cały czas powtarza przede wszystkim, że on jest inżynierem i z zawodu jest konstruktorem rakiet kosmicznych. A swoją praktykę odbywał na ówczesnym Związku Radzieckim na terenie Bajkonuru, to jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA. Założyciel grupy spółek US, to generalny projekt Unity Strange Technology INC. Mamy tutaj brand, proszę Państwa, którym się posługujemy już od blisko 2 lat. To jest ważne, żebyście się z tym utożsamiali, to jest litera U od angielskiego J, Junicki, technologie transportowe i infrastrukturalne. Nasza filozofia, transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej skarpadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów Ziemi i minimalizacji szkód wyrządzonych. My przede wszystkim jesteśmy transportem proekologicznym. Nasze moce, proszę Państwa, to jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających wiele firm obejmujących cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, 2 centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. My jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca wynalazcy Anatolija Junickiego, która stanowi integralnie zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową, to właśnie tam w tych naszych miejscach w Marina Horce i w Centrum Innowacyjnym w Szardzie, ona jest testowana. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych, infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Jeżeli tu są nowi nasi goście, bo część nie znam, to poinformuję, że ta obsługa posprzedażowa polegać będzie przede wszystkim na tym, że my jako firma będziemy mieć w przyszłości w każdym projekcie komercyjnym albo celowym około 20% na między innymi na rozwój firmy, wdrażanie technologii, szkolenie naszych kadr, jak również na wypłatę dywidendy dla naszych udziałowców, oczywiście kiedy firma osiągnie zysk netto. Mamy 2 centra testowej certyfikacji, jedno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie w Marina Horce na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat
zgodności wydany przez TÜV ESFA standardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Nasze biura, proszę Państwa, projektowe to jest blisko 80 działów, gdzie tam pracuje około w tej chwili 600 pracowników. Nie licząc jeszcze naszych zakładów produkcyjnych, które są wszystko naszą własnością. I bardzo ważna informacja dla Państwa, dla tych, którzy są nowi, żebyście wiedzieli, że w roku 2022, na koniec roku, firma osiągnęła samowystarczalność finansową, więc już jest firmą, która może realizować swoje prace, projekty z tego, co sama zarobi. Mamy dwa działy transportu, transport pasażerski i transport towarowy. Transport pasażerski to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmiast. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I ten transport jest przeznaczony przede wszystkim do ruchu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Oczywiście jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowody i metropolii, jak również możemy go projektować do nowych i tych istniejących. Przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. Transport towarowy to system przeznaczony do transportu towarów na odległość do 500 km. On daje szerokie możliwości klientom i może działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych, w odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach, na obszarach pustynnych, w dżungli i w szlifie kontynentalnym. Służy przede wszystkim do przewozu ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane, ładunków wielokabarytowych, kontenery, drewno, metal, przewóz ładunków płynnych, ropa naftowa, produkty ropopochodne, gaz ziemny, naturalna woda pitna itd., jak również przewóz ładunków specjalnych, m.in. ciecz kriogeniczna, materiały radioaktywne i materiały wybuchowe i broń. Ja będę teraz charakteryzował pokrótce każdy z tych pojazdów, drodzy Państwo. Mamy ich w tej chwili 7, a w zasadzie 8, bo doszedł jeszcze nam nowy transport Ulite. Nie mamy go jeszcze na zdjęciach, ponieważ on jeszcze przechodzi certyfikację od najmniejszego Univideo 4651 do pojazdu najszybszego, który będzie mógł rozwinąć prędkość nawet do 600 km na godzinę u Flashu U4362. Natomiast pojazdy Unibus U4210 i Unibus U4220 to są pojazdy, proszę Państwa, które mogą być rozbudowywane o systemy modułowe. Będę teraz charakteryzował po kilka zdań każdy z tych pojazdów. Otóż najmniejszy z tych pojazdów to jest pojazd podwieszony Univit elektryczny, małej pojemności. On jest przeznaczony do przewozu dwóch pasażerów. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę i w tej konfiguracji, ja to zawsze podkreślam, żebyście Państwo to też o tym wiedzieli, to jest mowa przy wybudowanej infrastrukturze, czyli już jak będzie pełne te możliwości przewozowe, może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jeżeli dołożymy mu tak zwane sprężenie, a możemy mu dołożyć tych pojazdów 7, ja tu sobie wcześniej zrobiłem taką ściągawkę, to proszę Państwa, ich właściwości przewozowe wyrastają nawet do 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Dalej, kolejny pojazd Unibike, to też jest jednoszynowy, lekki pojazd podwieszany. Jego cechą charakterystyczną jest to, że on ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową na zasadzie takiego rowerku treningowego. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę, jest
przeznaczony dla dwóch pasażerów. Jego możliwości przewozowe to jest od 720 do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Ma również to możliwości sprężenia, możemy mu 7 takich pojazdów dodać, wtedy jego właściwości przewozowe mogą wzrosnąć nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Jest to pojazd, który był między innymi pokazywany na targach Unitrans w Berlinie w roku 2016, gdzie wzbudził ogromne zainteresowanie. No i pojazd Unibus to jest pojazd, drodzy Państwo, przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach nadwieszenia i podwieszenia. Jest dwuszynowo-czteroszynowy i jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane ze specyfikacjami i wymaganiami klienta. Może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład jako samochód albo autobus, albo jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów. Wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji, wideo dla pasażerów, posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. I ja, drodzy Państwo, miałem okazję jechać tym pojazdem 3-krotnie. Tu się mogę tak nieskromnie pochwalić, że no należę do tych, drodzy Państwo, do tych inwestorów i sympatyków naszego transportu, którzy mieli okazję, nieliczną okazję do i możliwości przejechania się tymi pojazdami w naturze. Miałem tę okazję robić kilkukrotnie. Ale wracamy do rzeczy. Może być w wersji dla 10 albo 80 pasażerów. Jego właściwości przewozowe to od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast gdy mu dodamy to sprężenie, to też możemy w takiej konfiguracji takich mniejszych pojazdów albo w rozbudowanym modułowo, to jego możliwości przewozowe wzrastają od 12,5 do nawet 35 tysięcy pasażerów na godzinę i oczywiście porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. Kolejny pojazd Unicar, stylowy, fajny wygląd taki, to jest pojazd elektryczny zaprojektowany, aby uwolnić ulice miast od korków. On ma za zadanie wspomóc ten taki transport, który, proszę Państwa, jest na zasadzie tych autobusów przegubowych, czy tam tramwajów, czy trolejbusów i jego to jest zadanie. On normalnie powinien występować w takiej konfiguracji, że mu tu odcinamy wtedy tą część, on jest wtedy dla 6 pasażerów, natomiast jeżeli mamy możliwość przedłużenia i zrobienia go takim wielogabarytowym, no to wtedy jego właściwości przewozowe, jak również te możliwości przewozu zwiększonej ilości pasażerów wzrastają kilkukrotnie, ponieważ w takiej konfiguracji, jak tutaj Państwo widzicie, może przewieźć 1500 pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast jeżeli mu dołożymy takie sprężenie, to jego właściwości przewozowe wzrastają nawet do 7000 i też jedzie z prędkością do 150 km na godzinę. No i pojazd, proszę Państwa, och, Uniflash U4362, to jest, proszę Państwa, cudo techniczne. No, miałem okazję w nim siedzieć, miałem okazję go przytulić, nawet pocałować, tak jak zrobił pan Junicki. No, bardzo dobrze jest wyposażony, jego wygląd jest wprost, proszę Państwa, no, taki wprost kosmiczny, można powiedzieć. Ale jego właściwości jedne są niesamowite, ponieważ konstruktorom naszym i panu Junickiemu udało się osiągnąć niesamowity wprost wynik współczynnika oporu powietrza na poziomie 0,06, gdzie takie topowe samochody typu bolid jakieś to uzyskają współczynnik 0,2, natomiast takie samochody tradycyjne, jak my jeździmy, tam te użytkowe nasze osobowe, one mają współczynnik na poziomie 0,4. To zobaczcie Państwo, to jest przepaść między Uniflashem a normalnym transportem samochodowym. To się wiąże przede wszystkim później z zużyciem paliwa i kosztami z tym związanymi. Natomiast ten pojazd może jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Może być w wersji 4 lub 46 pasażerskiej. Ja miałem okazję siedzieć w tej szóstce.
może przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, czyli tutaj już naprawdę konkurujemy z metrem, z tymi pociągami szybkimi, typu tam TGV i tą koleją, co w Japonii jeździ tak co do sekundy, czego bardzo Państwu i nam życzę, żeby się tak działo z naszą koleją, jak również z transportem samolotowym, ponieważ podróż tymi pojazdami będzie naprawdę w bardzo przyzwoitej cenie. No i transport, proszę Państwa, towarowy, niezwykle ważna dziedzina u naszej firmy, bo tu mamy ogromne możliwości do zaoferowania dla biznesu i dla świata. Tu mamy Unitraka, ja widziałem go kilkakrotnie w roku 2016, 2018, 2019 i również w 2023. Zobaczycie to w dalszej prezentacji. Natomiast on jest zbudowany na bazie tego miejskiego unibusu, przeznaczony do przewozu materiałów towarowych, takich szybko psujących się, nieporęcznych, jak również materiałów rozszczepialnych i płynnych. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę i jego właściwości przewozowe, drodzy Państwo, to nawet do 100 milionów ton rocznie. I pojazd kolejny, który jest szczególnym pojazdem, ponieważ jak my zaczynaliśmy tutaj pracę w Skyward Community i zajmowaliśmy się przede wszystkim promocją, reklamą i pozyskiwaniem środków na tę naszą technologię, to tego w ogóle pojazdu nie było w ofercie. Natomiast to, że my żeśmy zaistnieli na rynku arabskim, spowodowało, że nasi arabscy kontrahenci przyszli, poprosili pana Junickiego, czy by nie stworzył takiego pojazdu, który by przewoził kontenery i uwolnił po prostu te tysiące zawali dróg, którym są tirami, czy ten transport, który jest przewożony drogą morską, żeby to po prostu usprawnić. I taki pojazd od pomysłu do realizacji zajęło 18 miesięcy. W tej chwili on jest certyfikowany i już niebawem będzie mieć podpisane na niego kontrakty. Może jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Jego zdolności przewozowe to jest od 5 milionów ton rocznie. I Unitrans to jest system taśmociągu towarowego. Jest takie optymalne rozwiązanie do pracy w terenach górniczych, załadunku i rozładunku w terminalach portów morskich. Pozwala na szybką i niedrogą realizację znacznych ilości materiałów sypkich. Ten taśmociąg też miałem okazję widzieć kilkakrotnie w Marina Horce, bo tam jest zrobiony taki tor, gdzie ten taśmociąg jest testowany. Może jego prędkość, ta przewozowa, to jest 36 km na godzinę, może przewieźć do 100 milionów ton rocznie i, drodzy Państwo, on może pracować 24 godziny na dobę. I kolejna historia, czyli transport morski. To jest tak rewelacyjne rozwiązanie i zobaczycie i przekonacie się Państwo w niedługim czasie, że jak my wejdziemy na te rynki zewnętrzne, to drzwi się będą nie zamykały od zamówień na wszystkie typy transportu, ale to jest rozwiązanie wprost rewelacyjne i takie w istocie, w prostocie jest fajne, ale które da naprawdę ogromne możliwości do zwiększenia przewozu ładunków, jak również poprawienia logistyki na całym świecie. My możemy z tym transportem morskim, proszę Państwa, wyjść na odległość 5 do 10 km od wybrzeża, bez potrzeby budowania tych doków, tego całego systemu portowego. Cumowanie tych statków może być nawet na głębokości do 25 metrów, proszę Państwa. I ten transport na zasadzie takiej, widzicie tu, platformy, jak ona jest pokazana na tym zdjęciu, może być przeznaczony do takiego rozładowania takich tych masowców dla przewozu górniczego, dla pośredniego rozładunku i możliwości są wprost nie do wyczerpania. Ja Was serdecznie zapraszam do naszych biur osobistych, tam w zakładce dla partnera macie taki film animowany, nakręcony. Ja go widziałem kilkukrotnie i za każdym razem, proszę Państwa, to mi serce rośnie, jak to widzę, bo to jest genialne rozwiązanie, które w naprawdę wielkim stylu
i w swojej prostocie usprawni transport przewozu ładunkowych i tą logistykę poprawi. I kolejny temat, miasta linearne. One są w takiej symbiozie z transportem strunowym, drodzy Państwo, tymi technologiami. One mają się przyczynić do rozwoju miast, osiedlu typu klastrowego. Są one harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Ja to tak pokrótce mówię, że to są takie miasta polis, jak kiedyś były w tej starożytnej Grecji. I tutaj do poruszania, do transportu, do przewozu materiałów, jak również zasilania, zapotrzebowania na wodę, energię, media, ten nasz transport będzie tutaj wykorzystany. Ale drugą sprawą jest również to, że tutaj wykorzystamy, proszę Państwa, w bardzo dużym stopniu ten nasz projekt związany z tym naszym nowym tematem Utera, z tym biohumusem, bo my żeśmy między innymi poprzez prezentację i wejścia na rynki arabskie złożyli taką deklarację, nie obietnicę, bo to może za dużo powiedziane, że postaramy im się zazielenić te tereny pustynne. I teraz podstawa, bez względu, drodzy Państwo, czy to jakiej to będzie konfiguracji, zawsze będzie to zamknięty profil stalowy, w którym są naprężone struny stalowe, zespawane w jeden monolit, otulone specjalnym betonem, który jest oczywiście opatentowany. On może pracować w skrajnych temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Jego właściwości są takie, że ma przede wszystkim chronić te struny, służyć również do trwałości tej struny, a poza tym do wyciszenia. Ja miałem okazję jechać kilkukrotnie tymi pojazdami i muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. W porównaniu do tych pierwszych moich przejazdów, a te, które miałem okazję zrobić teraz w roku 2023, to jest już naprawdę znacząca poprawa. Ale dlaczego tak to się dzieje? Bo my mamy takie założenie, że ten nasz transport będzie pracował z gwarancją około 100 lat, więc to wszystko jest, proszę Państwa, tak skonstruowane, że musi wytrzymać te skrajne naprężenia, zarówno pracując w tych temperaturach bardzo wysokich, czy tam niskich. Ale na wierzchu zawsze będzie nakładka stalowa, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. I proszę sobie zobaczyć na następnym slajdzie, bez względu, czy to będzie na zasadzie tej eskapady, kratownicy, czy konstrukcji półsztywnej, czy tej elastycznej, zawsze nakładka stalowa, zamknięty profil stalowy i nasze struny. Na tej eskapadzie albo kratownicy mogą się poruszać pojazdy zarówno na górnym, jak i na dolnym poziomie. Jego zaletą dodatkową jest również to, że można go wykorzystać do jeszcze takich poprowadzenia takich mediów, czyli woda, prąd, gaz, jakiś tam światłowód, co w dużym stopniu obniży koszty budowy tam przyszłych metropolii czy miast. Natomiast konstrukcja półsztywna to jest taka konstrukcja, po której się poruszają nasze pojazdy i ona może być równie dobrze konkurencją do mostów wiszących, które też są w konstrukcji takiej półsztywnej, strunowej, ale widzicie Państwo, proszę zauważyć, jakie tu już jest wykorzystanie betonu, stali i tych materiałów, to są tysiące ton. Natomiast w tej naszej konstrukcji, tak jak tutaj widzicie, wykorzystując nasz transport, możemy być konkurencją i przewieźć nawet 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast konstrukcja elastyczna jest przeznaczona do tych lżejszych pojazdów. Oczywiście one są ze sobą kompatybilne. Te pojazdy wszystkie lekkie mogą jeździć zarówno na elastycznej, półsztywnej, jak i na sztywnej. Natomiast pojazdy typu uniflaż i kontenerowce, no nie pojadą niestety, proszę Państwa, po tych, no ze względu na swoje właściwości te jezdne i obciążenia. Kolejnym systemem i tematem, w którym my jesteśmy zaangażowani, proszę Państwa, jest taka zdolność przewozowa naszego transportu. Tu chodzi o bezpieczeństwo albo pomiędzy jednym pojazdem i drugim w odległości czasowej, albo, proszę Państwa, w ilości metrów między sobą, w odległości takiej
No w metrach, dobrze. I to jest taki system Automat People Mover, standard Qunity APM, który dla naszego transportu ma przyjęte następujące kryteria, że przy takim naszym 25-miejscowym unibusie odległość między pojazdami musi wynosić, proszę Państwa, albo 50 metrów, albo 2 sekundy. I oczywiście to może być później sterowane. Cały nasz transport jest sterowany za pomocą tych najnowszych technologii, które tu Państwu pokażę, ale dla przykładu, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, żeby w tych godzinach porannych, gdzie idziemy do pracy, do szkoły, była potrzeba zwiększenia ilości tego transportu, możemy go tam posterować trochę ręcznie, że będzie go zwiększa ilość, natomiast jeżeli będą godziny południowe, możemy to po prostu zmniejszyć ze względów, proszę Państwa, ekonomicznych przede wszystkim. Budowa układu napędowego, kilka SUV, przede wszystkim opatentowany, certyfikowany system przeciwwykolejeniu, bo to wzbudza naprawdę takie duże obawy tych naszych inwestorów, no jak to na drugim poziomie, przecież to jest od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu. Nie martwcie się Państwo, możecie wejść w dokumenty, mamy certyfikację. W tamtym roku dostaliśmy na to certyfikat. ISO jeszcze był specjalny, zrobiony taki program o możliwości szybkiej ewakuacji. To wszystko mamy zrobione. Koło, które jest jednocześnie silnikiem i elementem hamującym. No i tutaj mówimy o akumulatorze. Ciekawostka taka dla Państwa, ale to dla nas jako inwestorów. To znaczy to, że cykl takiego akumulatora w normalnych samochodach takich elektrycznych, takich topowych, to jest około 1000 rozładowań, naładowań. Natomiast panu Junickiemu i naszej ekipie inżynierów udało się to zwiększyć do 5000 razy. I dobra wiadomość dla Państwa jako udziałowców albo przyszłych udziałowców, ten patent nie będzie sprzedany do producentów samochodów osobowych. Także będziemy tutaj mieli poważną przewagę nad konkurencją samochodową. I teraz inteligentne systemy sterowania, one dotyczą tych wszystkich systemów pokładowych, które związane są z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data i systemem blockchainu. I tu w skład, w którego wchodzą inteligentny system sterowania, pokładowy system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. Mamy jeszcze jeden taki system dotyczący bezpieczeństwa transportu, tak zwany technogenny charakter. Chodzi tutaj, jaki on ma wpływ, ten transport, na zakłócenie ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalne i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt. Dotyczy to również wielu hektarów ziemi, które są wycofane z użytku gospodarczego, hałasu, wibracji i emisji elektromagnetycznej, a także zanieczyszczenia powietrza i hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludności, a także wypadkowości. I proszę zobaczyć, UST okazał się najbezpieczniejszym systemem transportu zgodnie z normą ISO 23094, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. I w skład tego wchodzi wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy, umieszczenie technologii transportu infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i ludzkimi, a także system zapobiegający wykolejeniu, to co Państwu przed chwilą mówiłem, zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. I to jest według Akademii Rosyjskiej Nauk technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi innymi i obiecującymi systemami transportowymi. Macie tutaj nasz transport na zielono. Tu mamy w porównaniu tam transport kolejowy, transport drogowy, kolej magnetyczną. Na wcześniejszych slajdach jeszcze, które miałem tam starsze, do tego dochodził transport morski i lotniczy, bo do wszystkiego jesteśmy konkurencją. Natomiast kilka takich informacji statystycznych, bo proszę Państwa, my się tutaj znaleźliśmy po to, żeby wspierać naszą matkę Ziemię, żeby ten transport pomógł nam zarówno w przemieszczaniu się ludności, jak i towarów, ale
to wszystko wiąże się z biznesem, a to jest niezwykle ważna, istotna sprawa. Transport strunowy, macie tu określony taką literą U od Junickiego, z angielskiego. I teraz proszę zobaczyć. Wybudowanie, proszę Państwa, 1 km w zależności od konstrukcji, czy to będzie ta sztywna, półsztywna, czy tam ta kratownica, czy lekka, to się kształtują koszty na dzień dzisiejszy 1 km od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Natomiast skrajnie, bo mówię tutaj Państwu skrajnie, no, drugi biegun, tak? Metro nawet do 140 milionów za kilometr bieżący kosztuje. Natomiast dla inwestorów niezwykle istotna jest stopa zwrotu i ta stopa zwrotu może być, proszę Państwa, w naszym układzie, przy wybudowanej infrastrukturze, co ja to podkreślam, koszty takiej inwestycji mogą się zwrócić na poziomie 7-8 lat. Natomiast metro to nawet 40, a może się nigdy nie zwrócić. Więc widzicie Państwo, jaką my jesteśmy ogromną konkurencją. Dlatego jest w stosunku do nas tak ogromny hejt, bo możecie sobie zdawać sprawę, z jakimi to się wszystko wiąże pieniędzmi. Zanieczyszczenie środowiska. My używamy przede wszystkim energii elektrycznej, którą wykorzystujemy z tak zwanego OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, z wody, słońca, wiatru i ze spalania śmieci. Tym również zajmują się nasze biura te konstrukcyjne w naszej firmie. I wskaźnik wypadkowości. Tutaj mamy, proszę Państwa, najniższy. Widzieliście przed chwilą te dane. Natomiast my możemy się tylko porównać do metra, ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie, metro jest poniżej gruntu i tam te niebezpieczeństwa są na bardzo podobnym poziomie. I tyle reasumując o transporcie strunowym, proszę Państwa. Podsumowując, innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju. Nie możecie go Państwo porównywać do żadnych tam kolejek górskich, bo absolutnie nasze pojazdy już choćby tylko przez to, że mają własny napęd, to nie mogą być do tego porównywane, bo tamte transporty wszystkie mają zasilanie zewnętrzne. Nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy pasażerskie 150-600 km, pojazdy towarowe nawet 120. Bezpieczny, proszę Państwa, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji. Łatwo integralny do już istniejących budowli, jak i również do nowo projektowanych i przyjazne środowisku, wykorzystujące małe zasoby ziemi, poruszający się za pomocą energii elektrycznej, którą uzyskujemy przede wszystkim z tych odnawialnych źródeł energii. Tu taką ciekawostkę jeszcze Państwu powiem. Parę lat temu był jeden z naszych liderów, Andrzej Pluta, na takim spotkaniu z merem w Paryżu. No i tam jak była zaprezentowana nasza technologia transportu strunowego i zobaczyli, jakie to są koszty, no to nie mogli uwierzyć, że ten transport równie dobrze by się mógł zmieścić w tych wąskich uliczkach tego miasta Paryża. Natomiast oni mają bardzo dobrze rozbudowane metro, które wymaga już ogromnych nakładów na jego remont. I kto wie, czy w przyszłości nie będzie to zaniechane na korzyść naszego transportu, czego Państwu i sobie życzę bardzo. Kilka zdjęć dotyczących naszych tych miejsc, gdzie jest testowana ta nasza technologia. Tu macie zdjęcia z Marina Horki. Pokazane kilka pojazdów. Unividu 4651, Unitruka, 431, tego Unitransa. Ja to wszystko, proszę Państwa, widziałem na żywo. Niedawno byliśmy z Krzysztofem Dawidziukiem i Jankiem Wyrębkowskim, który serdecznie pozdrawiam. Widzicie tutaj też pojazd U4210, ten onibus, którym też miałem okazję jechać kilkakrotnie i budynek, który w przyszłości będzie budynkiem do takiego miejsca, gdzie będą pasażerowie wsiadali i wysiadali. No i możliwość jego wykorzystania takiego komercyjnego, bo na poziomie parteru będą tam jakieś zakłady usługowe, sklepy, kafejki. Przepraszam, natomiast na górnym poziomie będzie przystanek i taki taras widokowy. W Marina Horce jest tam zbudowane Muzeum Historii Pracy Pana Jackiego, na którym zobaczycie następne zdjęcie. I projekt EcoDom, to jest właśnie projekt związany z tymi naszymi domami, tymi, Boże, ekologicznymi, czyli tym naszym projektem dotyczącym miast linearnych.
w Bali na Chorce mamy taki budynek jeden, tam się znajduje biurowiec pana Junickiego i naszych tam przedstawicieli, którzy są. I tam często są właśnie spotkania robione takie, w których przybywają delegacje z całego świata. Natomiast w Centrum Innowacyjnym w Szardży, drodzy Państwo, tam to już delegacje konkretnie odwiedzają, bo tam jeszcze dodatkowo wystawiony ten nasz Unibus U4, ten nasz uniflaż. Natomiast okazja do pokazania Państwu, co się wydarzyło przez ubiegłe 4 lata, ponieważ miałem okazję być 18 lipca z Krzysztofem Dawidiukiem, Janem Wyrębkowskim na zaproszenie naszego lidera, pana Junickiego, i zobaczyć, co po tych 4 latach tej pandemii i tego okresu, który w tej chwili sprawia, że no nie ma tam możliwości wyjazdu samolotem ani pociągiem, możemy tylko autokarem, zobaczyć, co się zmieniło. Więc teren obiektu zwiększył się o ponad 100 hektarów. Mamy w tej chwili wybudowane 7 linii testowych, jak również powiększone jest za całe to gospodarstwo agroturystyczne z produkcją własną, żebyście zobaczyli Państwo, jak można, to jest doskonały przykład, jak można wykorzystać nasz transport strunowy. To jest między innymi ten tu zdjęcie z tego muzeum. Tu widzicie na suficie, będzie to na następnym slajdzie pokazane, taką wypisanie inwestorzy, którzy wspomogli tą naszą technologię w roku 2007, z imienia i nazwiska. Ja między innymi się też tam znalazłem, bardzo się cieszę, dla potomnym to zostawiam. I tutaj też odbywają się takie wycieczki i takie oprowadzenie po tym, jak to pan Junicki od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Tu widzicie część wybudowane nowej trasy, natomiast nie wiem, czy to jest widoczne u was, tu jest też taka trasa poprowadzana, to jest nowa do tego Ulajtu, tego nowego pojazdu, który będzie niebawem już w pełni certyfikowany i będzie wykorzystywany tam do takich wycieczek komercyjnych. Natomiast pan Junicki przywitał nas wszystkich osobiście, każdemu podziękował za przyjazd, za naszą pracę. No i takim ogromnym naszym wyróżnieniem, proszę Państwa, było również to, że otrzymaliśmy specjalną taką książkę z osobistą dedykacją. Proszę, ja ją tu mam, żebyście widzieli. Zostawiam sobie to jako biały kruk, gdzie pan Junicki osobiście przy nas, proszę bardzo, wpisał, dla kogo tutaj jest. Nie wiem, czy będzie to widać. Janusz Tomczak. I takie również podziękowanie za naszą pracę, że wspomagamy. Otrzymali Jan Wyrębkowski i Krzysztof Dawidiuk z Polski, i nasi przyjaciele z Czech i Słowacji. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast następnym naszym obiektem jest Centrum Innowacyjne w Szardży. To jest obiekt w tej chwili, gdzie prowadzone są intensywne prace wdrożeniowe naszej technologii. Tam jest certyfikowany właśnie ten Unikąt. Między innymi tam są już wybudowane 4 trasy, proszę Państwa. O tym wszystkim wam mówiłem wcześniej. Znaleźliśmy tam się dzięki takiego dużej pomocy Emirata Szardży, proszę Państwa, który jest jego wysokość, ten prezydent Szardży, to jest bardzo wykształcony człowiek, on jest doktorem chemii i bardzo mocno wspiera naszą technologię strunową. Aktualne promocje, bo teraz, proszę Państwa, już jak mówiłem, jak my się żegnamy dzisiaj, to musicie śledzić sami tą sytuację. Ja dzisiaj też doczytałem informację, że ten ekofestiwal, który miał być zrobiony tam w miesiącu listopadzie, będzie przełożony o kilka miesięcy. Taka informacja dotarła. Niemniej, jeżeli będziemy tam z Janem Wyrębkowskim, bo mamy tą kwalifikację, to my tam pojedziemy oczywiście i przekażemy wam relacje w taki czy inny sposób na naszych forach, czy to na Skype'ie, czy to na platformie Jam4Me. Będziecie mieć od nas informacje. Do naszej firmy możemy się zapisać za darmo, natomiast proszę Państwa, my mamy tak zwany projekt 1.15 w tej osłonie. W tej chwili mamy rok 2023, to jest implementacja, to już jest ostatni etap. Finalny, pierwszy podetap, będą jeszcze 2, później to już jest wyjście na rynki zewnętrzne i sprzedaż naszej technologii. Proszę Państwa, i tu mamy takie możliwości wspomożenia naszej technologii poprzez udział w wykupieniu pakietów,
które mamy w różnych konfiguracji, zarówno na gotówkę, jak na raty. Dla większych i mniejszych portfelu inwestorów. No i tu jest taka ważna informacja dla Państwa, to jest tak zwane dyskonto. Tu mamy na przykład 25 w Innotransie i to o to chodzi, że my mamy zapisane w memorandum, że wartość naszych udziałów po wyjściu na rynki zewnętrzne będzie nie mniejsza niż 1 dolar. Więc możecie sobie tu bardzo łatwo przeliczyć, ile te nasze zakupy mogą wynieść, jak i w przyszłości możemy mieć stopę zwrotu. Ciekawostką dla Państwa może być również to, tu podkreślam, żebyście o tym pamiętali. Pakiet maluszek kupuje się na rodzica opiekuna i dopiero to dziecko po uzyskaniu 18 lat, po przejściu pełnej procedury, uzyska taką możliwość, że te jego udziały przejdą na jego własność. Mamy kilka minut dosłownie. Największy w tej chwili pakiet, jaki jest oferowany przez firmę, to jest pakiet premium za 150 tysięcy. To jest oczywiście 150 tysięcy dolarów. Dyskonto 47 i aż 7 milionów 50 tysięcy udziałów. Są jeszcze pakiety za 25, 50 i 100, troszeczkę niższym dyskontem, ale mamy również pakiety takie od 5 do 50 tysięcy na raty. To są raty równe po kwocie na 5 miesięcy i tutaj przykładowo tam pakiet za 5 tysięcy dolarów mamy 5 miesięcy po 10 tysięcy. Natomiast takie najbardziej popularne wśród naszych inwestorów to są pakiety od start do 250 do biznes za 2000 dolarów i tutaj w zależności od naszego wkładu mamy różną stopę i możliwość pozyskania tych naszych udziałów w przyszłości stopy zwrotu. Ja zawsze podkreślam 99, mogę powiedzieć 100% moich partnerów ma taki system przyjęty, ja tego opracowałem sobie w roku 2017, jeżeli możesz kupić pakiet, to kup duży i mały, bez względu, czy to będzie za 250, czy za 2, za 1000, za 500, to nie ma znaczenia. Ale taki przykład Państwu wezmę. Przykładowo pakiet start, on kosztuje 250 dolarów, mamy 4250 udziałów i dokupimy sobie pakiet biznes, więc nasze zakupy będą na poziomie 2250. I teraz wychodzimy na rynki zewnętrzne i mamy przykładowo 1 dolar za sztukę, więc tutaj uzyskamy 4250, zapłacimy od tego podatek, odliczymy inwestycję, którą włożyliśmy, proszę Państwa, i zostanie nam jeszcze kilka tysięcy dolarów z tej inwestycji, której zarobimy sobie bardzo ładne pieniądze. Natomiast mamy jeszcze dwa takie dodatkowe elementy. Wartość naszych udziałów wzrasta, jak również możemy odbierać dywidendy, a ten na przykład ten większy, później zostawiamy sobie tam na jesień życia, proszę Państwa, na przekazanie dla potomnych, bo nasze wszystkie udziały są dziedziczne. Pakiet na tak zwanego konta bonusowego, do naszej firmy oczywiście możecie Państwo zapytać za darmo, natomiast jeżeli są tacy partnerzy, którzy by chcieli wspomóc swoją pracą, pracą taką marketingową, to również mogą to uzyskać, zapisują się, mogą to być partnerzy, którzy już mają swoje pakiety, natomiast albo nowi i przez to pracę marketingową mogą sobie zwiększyć swoje portfel akcji, udziałów, ponieważ za dokonany zakup z Państwa linka firma wynagradza nas 15% prowizją w postaci naszych udziałów i to jest właśnie takie konto bonusowe, gdzie możemy uzyskać te pieniądze, które sobie później wykorzystamy na zakupy. Natomiast jeszcze tak zwane konta akcyjne. W przypadku, gdybyście Państwo mieli jakiś pakiet ratalny i mieli jakieś tam problemy w domu, ze zdrowiem czy z pracą, nie moglibyście tego płacić, tego zaczętego pakietu, no to jest wtedy możliwość, że ten po takich dwóch miesiącach te pieniądze się cofają, wchodzą na ten pakiet taki, na te konto takie akcyjne i tam, drodzy Państwo, możecie z tych pieniędzy sobie zakupić jednorazowe udziały. A to jest ważne, ponieważ tak jak mówiłem Wam wcześniej, te 20% to jest właśnie to, że my będziemy mieli możliwość później uczestnictwa we wszystkich zakupach i projektach, we wszystkich projektach komercyjnych firmy w przyszłości. No i teraz my będziemy mogli sobie w taki projekt na przykład wejść, kupić sobie tam kilka tysięcy czy kilkaset udziałów i to będzie bardzo szybka stopa zwrotu i będziemy tutaj mogli w przyszłości mieć bardzo dobrą możliwość inwestowania i zarabiania.
I następny projekt, projekt Utera, proszę Państwa, weszła druga runda, już możemy wszyscy w niego wejść. To jest ten projekt dotyczący biohumusu i tego eliksira grobowego. I tutaj, proszę Państwa, mamy możliwość wejścia od 1000 do 100 tysięcy dolarów. To wszystko macie w swoich biurach, ja o tym za chwilę też będę mówił. Mamy różne tam te możliwości inwestowania od, i stopa zwrotu jest od 26 nawet do 55% i to się ma zadać za 2 lata. Wiadomości i pytania, króciutko. Proszę Państwa, druga runda finansowania Utera została przedłużona do 24 października. To jest ważna informacja dla Was, dla mnie, bo ja też jeszcze kilka dni i poczynię taką inwestycję. I tego uruchomienie, tego Utera, to stanowi taki kamień milowy w historii rozwoju globalnych inicjatyw. Innowacyjny eliksir glebowy i biohumus Utera wzbudziły ogromne zainteresowanie partnerów i inwestorów, jednak dla wielu szybkie wpuszczenie nowego produktu i ograniczony czas inwestycji były czynnikami, które nie pozwoliły na dokładne zapoznanie się z technologią, a także szybkie podjęcie decyzji o finansowaniu. Dlatego została przedłużona ta runda do 24 października i możliwość otrzymania nawet do 55% zysku spółki z proporcjonalnie dokonanych inwestycji. I to już możecie Państwo, każdy ma otwartą taką drogę. Druga sprawa, minister transportu i drogowego Australii Shri Nitin Gadkari odwiedził Centrum Testowania i Certyfikacji, spotkał się z kierownictwem centrum i ocenił zalety kompleksów transportowych i infrastrukturalnych UST w akcji. Proszę zobaczyć, tutaj widzicie pana ministra, jak ogląda tego naszego uflasza. Tu jest w momencie, kiedy wsiada do naszego tego unibusu, tego tego tropikalnego. Wizyta, oczywiście przejażdżka i wizyta w naszym centrum dowodzenia, tym naszym, tej całej rozdzielni. Podczas wizyty gość zapoznał się z możliwościami szybkich uflaszów, to co Państwo mówią, a także odwiedził warsztat i sterownię, aby ocenić komfort osobiście i bezpieczeństwo transportu drugiego poziomu. Shirin Nitin Gadkari odbył jazdę próżną tropikalnym unikarem. I proszę Państwa, organizatorem spotkania była firma eSky Transport System PVT LTD wraz z dyrektorami i założycielami Harim Pasaderem i Shahilem Anoffem, partnerami Centrum eSky promujący transport UST w Indiach. Jak zauważył Shri Nitin Gadkari, eSky i uSky połączyły siły, aby wprowadzić ubusy w Indiach, rozwiązanie mobilne oferowane przez uSky Technologii. Goście byli pod szczególnym właśnie wrażeniem prezentacji i dużych prędkości, jakie mogą te w przyszłości te transporty osiągnąć. Także z Indiami mamy już kolejną wizytę i kolejne spotkanie. Widzicie Państwo, że to są spotkania na coraz wyższym szczeblu, bo jak już mamy na szczeblu ministerialnym, to kto wie, co się może zadzieć. No i teraz, proszę Państwa, miałem okazję być na tym. Prezentacja projektu Utera dla partnerów SWC. Ponieważ było to spotkanie dla klubów tego premium, ale również dla partnerów w pierwszej linii, dla tych, którzy są tymi przedstawicielami klubu premium. Mariusz Duczmański, którego serdecznie pozdrawiam, jest właśnie w tym klubie premium tych największych inwestorów. I ja jako pierwsza linia miałem również możliwość, proszę Państwa, uczestniczenia w tym projekcie, w tym szkoleniu. Ono się odbyło kilka dni temu, gdzie był zaprezentowany właśnie ten eliksir glebowy Utera i biohumus. To takie unikalne osiągnięcie technologiczne, które zwiększa produktywność gleby, przyspiesza wzrost roślin, a także chroni glebę przed chorobami i szkodnikami. Ja tu troszeczkę prywaty Państwu powiem, bo jak byliśmy na tym spotkaniu jako zaproszeni goście 18 lipca tego roku, to dostaliśmy kilka takich gadżetów i prezentów od pana Junickiego osobiście, między innymi Krzysztof Dawidiuk i Jan Wyrębkowski. Między innymi otrzymaliśmy taką butelkę tego biohumusu. I muszę Państwu powiedzieć, że na własnym przykładzie moja żona zaczęła tym
tym eliksirem podlewać rośliny. Oczywiście w tej proporcji, bo tam jest chyba 1 do 50 rozcieńczalność. Zarówno rośliny doniczkowe, jak w takim małym ogródku. I mam taką jedną roślinę, która w naszych warunkach takich pogodowych słabo się rozwija. To jest bukenwilia. Byliśmy tam kilka lat temu w Turcji, jej się tak ten kwiat spodobał, że postanowiła go hodować u siebie. I bardzo ciężko miał taką trudność odbicia w tym roku, chociaż były wysokie temperatury. I wierzcie mi Państwo, mówię to z ręką na sercu, po podlaniu tym biohumusem, no to się stało dopiero po około 20 lipca, on odbił ten kwiat. I teraz sierpień był dosyć ciepły, wrzesień był dobry ciepły i on się pokazał tą swoją całą tą wielkością. Natomiast równie dobrze zadziałało to na te nasze rośliny doniczkowe. W domu było kilka takich kwiatów, które były, powiedzmy, lekko, nie to, że zaniedbanych, ale już w takim stanie lekko agonalnym i poodbijały. Także ja jestem sam świadkiem, że to działa rewelacyjnie. Natomiast ten nasz biohumus, on ma jeszcze takie właściwości, że on przede wszystkim ma doprowadzić do tego, żeby ta ziemia nasza nie pustynniała, bo to jest takie właśnie, proszę Państwa, taka sytuacja, która prowadzi ludzkość do głodu i do chorób o innych tragicznych skutkach. I to ma właśnie wspomagać projekt Gutera, którego jesteśmy w stanie zmienić cały świat na lepsze. I jest taki w naszym biurze osobistym taki wykaz tych naszych partnerów w biznesie, którzy to prowadzili. Między innymi nasz dyrektor generalny Jewgeni Kudraszow i założył tego ekosystemu społecznego typu Venture Capital SWT, pan Junicki, Aleksander Suchodojew, Olga Stokowa, Nikola Rewa i Jewgiej Bugajew. Proszę Państwa, to są ci, którzy poprowadzili to spotkanie i możecie sobie taki zamówić na własny mail, tylko tam trzeba wejść do środka i zobaczyć sobie, jak to przedstawiali oni cały ten projekt. No i cóż, kochani, dobiegliśmy do końca. Zostały nam jeszcze 2 czy 3 minuty. Ja Wam chcę serdecznie podziękować. Naprawdę, z tego serca jeszcze raz. Dziękuję za obecność Waszą osobistą na naszych webinarach, za to, że miałem możliwością z Wami się spotkania. Oczywiście za ten feedback, który później rozmawialiśmy zarówno i osobiście, i mailowo, i na naszych tych społecznościowych sieciach, na Skype i w Gemformi. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy, proszę pisać. Ja dziękuję Wam serdecznie za obecność. W tej odsłonie będziemy się żegnali, ale kto wie, proszę Państwa, jak to życie pokaże. Być może spotkamy się i to nawet bardzo szybko. Ja jeszcze raz Wam dziękuję. Zdrowia życzę. Śledźcie nasze te informacje na sieciach społecznościowych, ale przede wszystkim zaglądajcie do biura osobistego, bo tam macie wszelkie informacje i wiadomości, co się może wydarzyć, wydarzyło i będzie w najbliższym czasie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w innych odsłonach, proszę Państwa. Kłaniam się nisko.